Hello, witamy serdecznie, robaczki. Witamy Was serdecznie dzisiaj. Dzisiaj mamy czwartek i mamy 37 tydzień ciąży. Rozpoczynamy. Mam przygotowany filmik ze szpitala z USG, ale nie mogę go dodać i walczę z YouTube'em, więc bardzo możliwe, że ten filmik będzie pierwszy, a później dopiero dogram resztę, bo chyba muszę go podzielić na dwie części, bo za nic nie mogę go wgrać. Chłopaki, halo, Poguś, Maksiu, hej! Idą dzieci z tyłu, więc póki dzieci nie przejdą, to chłopaki nie będą aktywne. U nas, jak widzicie, jest dzisiaj bardzo ładna pogoda. Zaczyna się robić prawdziwa wiosna. Ja, nadrabiając te parę ostatnich dni, tak jak mówię, w poniedziałek byłam na USG. Później okazało się, że we wtorek przywieźli nam pralkę. Pojechałam odebrać łóżko, także mamy już normalne, wysokie łóżko i będzie mi się dobrze stawać. Teraz już mogę rodzić. Bo jakby posiadanie tak niskiego łóżka, a mianowicie materac na podłodze, nie był wskazany dla kobiety po cesarskim cięciu, tym bardziej po porodzie. Więc odebraliśmy we wtorek, miał być taki dzień nic nie robienia, a okazał się dniem bardzo aktywnym. Potem skręcanie tego łóżka, ogarnianie pralki i wszystko, ale na szczęście już jest. Środa była już typowym dniem lenia, w którym nie zrobiłam kompletnie nic i kompletnie siedziałam w domu cały czas, ponieważ lało. Dzisiaj mamy czwartek, ładną pogodę, zaczyna się robić naprawdę super, fajnie. Jak widzicie, jest piękne niebo, wiosenna pogoda. Chłopaczki dzisiaj już przeszli na kurtki. Kuku! Zakupiłam im te kurtki gumowe, które stwierdziłam, że są całkiem dobre na Anglię, bo nie są tylko na deszcz, ale i na to, że właśnie tak jak widzicie po mojej fryzurze, kiedy wieje, to jest całkiem fajnie, bo już jest naprawdę ciepło, naprawdę przyjemnie. Ale ten wiatr jednak dalej jest chłodny. Ja dzisiaj czuję się dużo lepiej. To znaczy całą noc dzisiaj i od rana, bo nawet miałam jechać dzisiaj do mojej siostry do Birmingham zobaczyć się z Leosiem, ale niestety nie dałabym rady, bo nie mogę nigdzie siedzieć, bo dzidzia jest tak ułożona, że cały czas dostaję po żebrach z lewej strony. I ubranie dzisiaj dla mnie butów było koszmarem, bo robiłam to na stojąco. No i jest co? No jest chyba coraz ciężej. Naprawdę. No w końcu to już 37 tydzień. Tak daleko jeszcze nigdy nie zaszłam. Nie chcę Wam mówić o temat wagi i na temat płci, ani tego wszystkiego, co się tam wydarzyło, bo to jest właśnie w tym filmiku, który nie mogę nagrać, więc mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj go podzielę ładnie i będzie ok. Cały czas się śmieję, bo dookoła, bo jesteśmy już na naszej ulicy, a jest po trzeciej i wyszły dzieci ze szkoły i wszyscy są zdziwieni, jak idę z selfie stickiem i gadam do siebie nagrywając filmik, no ale cóż, chyba mam to w nosie, tym bardziej, że mówię po polsku i oni już w ogóle biedni nie wiedzą, o co chodzi. W każdym razie są bardzo zdziwieni, to na pewno. Także życzę Wam dziś miłego dnia. Mnie jeszcze uda się, może dzisiaj mam zamiar poprasować ubranka malutkie, więc może jeszcze coś dogramy z chłopaczkami. No i co? Buźka. Poguś, Maksiu, pokażecie się jeszcze, czy nie? Skarbeczki. Hej. Kuku. A gdzie to za śliczne dzidki? I mamy bandzioszek. O, już jest naprawdę duża myszka, Miki. O! W aplikacji dzisiaj w ogóle, jeszcze to Wam szybko powiem, w aplikacji dzisiaj w ogóle zmieniło mi się, że 37 tydzień oznacza to, że mam w brzuchu arbuza! A właściwie dokładnie rzecz biorąc, moja macica jest wielkości arbuza. To raz, a dwa, byłam się znowu zważyć na butcowej wadze, bo nie ufam tej szpitala, bo ona taka dziwna i każą mi się ważyć w butach, w całym ubraniu i w ogóle. Więc butcowa waga wskazała, że znowu straciłam pół kilo.
więc ja już nie wiem, o co chodzi, ale najważniejsze, że w szpitalu stwierdzili, że wszystko ok. Pa, pa. Hej. A chciałam, przychodzę do was z pewną rzeczą. O, no. Moje dzieci dzisiaj mają jakiś ciężki dzień po prostu. Hej. Chodź tu, Maxi. Maxi, chodź do mamy. Maxiu, chodź do mamy. My właśnie robimy smufa, bo za zamową, nie będę kłamać, za zamową mojej mamy, za namową mojej mamy, stwierdziliśmy, że przecież nie trzeba kupować tych takich wyciskanych owoców, tylko możemy zacząć robić sami. I jest to dobry, przychodzę do was właśnie, żeby wam o tym powiedzieć, bo jest to dobry patent dla mam, których dzieci na przykład przez cały dzień mają problem, żeby zjeść owoce, bo my wrzucamy, tam z tyłu już jest gotowy. Teraz będziemy musować. Wrzucamy banana całego, wrzucamy całe jabłko, wrzucamy całe kiwi, wrzucamy całą gruszkę. I chłopaki bez problemu, bardzo ładnie, dolewam wodą mineralną, żeby trochę im to rozcieńczyć. I z butelki z X-em bardzo ładnie to wypijają. I tak właśnie koło 17:30, 18:00, chwilę tam przed kolacją serwujemy takiego smoothie i bez problemu, powiem wam szczerze, chłopaki zjadają. W życiu by nie zjedli całego, tyle owoców naraz przez cały dzień, więc jest to naprawdę fajne rozwiązanie, więc polecam wszystkim mamom dzieci, które nie do końca zjadają duże ilości owoców przez dzień. Maksymilian! O, idzie chłopuś, jest gotowanie w mamegarkach. Hej! Trup papa. Powiedz coś, bo dawno nic nie mówiłeś. Powiedz coś, hello! Hello! Nic nie, a zrobisz bye bye? Poślij buziaczka, o! Mua. Posyłamy buziaczka, jak babcią. Jak posyłasz babcią buziaczki? No, poślij. Ale nie garnkowi, tylko... Max! O, ślicznie jeszcze. Pięknie, jeszcze jedno buziaczko. Ślicznie, papa, ślicznie. A dasz mamie buziaczka? Daj mamusi buzi. Huginku, daj mamusi buziaczko. Mamie teraz. No ślicznie, a dasz mamie buzi? Ma, pięknie, brawo. A Maksiu? O, dzień dobry. Ślicznie. Ja w mojej nowej sypialni. Znaczy nowej sypialni. Przez łóżko. Ale chociaż nie, no nowej w nowym domu, bo tutaj jeszcze nie byliśmy chyba. Nieważne. W każdym razie powiem wam szczerze, pierwszy raz, odkąd jestem w ciąży, się boję. Nie wiem, brzuch jest jakoś tak mi się strasznie nisko ułożył. Strasznie jest ruchliwa. Ruchliwa. Od ostatnich 2 godzin. Gdzieś mnie tam coś kuje, boli. Nie wiem, czy... to wiecie, nigdy nie... ciężko mi określić, czy to jest wszystko ok, czy nie, bo przecież nie byłam jeszcze nigdy przed porodem. Ja nie wiem, jakie są pierwsze objawy porodu i co się dzieje. Więc mam nadzieję, że nie złapie mnie nagle jakaś dziwna akcja z budzeniem i jazdą do szpitala. A tu jeszcze nie jest gotowy nawet termin cesarki. Jeszcze list nie przyszedł. Mówiąc poważnie, naprawdę się boję pierwszy raz. Pierwszy raz się boję. Oby dzisiaj przespać noc normalnie, nic się nie będzie działo i mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Dobranoc, życzę wam miłej nocy. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby się nic nie stało dziś w nocy. Nie, no nie. No, naprawdę mówię wam, naprawdę pierwszy raz się boję. Naprawdę. Pa, pa. Dobranoc, śpijcie dobrze, buźka. Album. That's Send My Love. She's touring down under at the moment, and everyone knows Australia is famous for having horrible critters and creepy crawlies and all kinds of things all over the place. Yes, last night at a gig, I think she's in New Zealand actually, she got a beetle caught in her shoe and it started biting.
Bye.